Państwo są młodzi, zastanawiają się nad przyszłą drogą, studiami. Myślę, że dzisiejsze seminarium to będzie dobry moment, żeby właśnie podjąć konkretne i dobre decyzje, ważne decyzje życiowe. Nasza uczelnia jest uczelnią najlepszą w Polsce, jeżeli chodzi o ranking perspektyw, bardzo prestiżowy. I spośród 34 uczelni zawodowych właśnie Biała Podlaska jest tą, która już po raz piąty jest uczelnią najlepszą. Mamy prawo do doktoryzowania, habilitowania, więc jak Państwo przyjdą do nas na nowym studia, to będą mogli karierę naukową dalej prowadzić. Mam nadzieję, że do tego czasu i Wydział Nauk Technicznych uzyska takie prawa. Witam serdecznie też wszystkich pracowników zakładu, panów profesorów, panie doktor, które też dołożyły wszelkich sił i państwa studentów z zakładu rolnictwa, bo państwo zawsze uczestniczą bardzo aktywnie we wszystkich przedsięwzięciach, które inspiruje nasza droga pani doktor Alicja Baranowska. Proszę Państwa, ja sobie, ponieważ na te powitanie jest parę minut, to ja sobie pozwolę trochę jeszcze powiedzieć co nieco. Akurat no, z racji wieku mogę Państwu powiedzieć, jak było w rolnictwie powiedzmy 50-60 lat temu, bo jeździłem do dziadków na wieś i widziałem, co się dzieje, uczestniczyłem w pracach polowych. Wtedy kosiarka, żniwiarka, to były podstawowe narzędzia, jak to się miało, bo nie wszyscy mieli. Koń był podstawowym urządzeniem, które poruszało te urządzenia. Dużo domów było z drewna, krytych słomą, a więc jak był pożar, to obejmował całą wieś. Pola żyta, pszenicy u nas to mniej, żyta. Były owsa, były ukwiecone makami, kadrami, ale też osetami, to trzeba przyznać. Nikt nie myślał o tym, żeby nawozić sztucznymi nawozami. Nawozy były tanie i na ogół obserwowało się takie sytuacje, że na brzegu pola leżała sterta, powiedzmy takiego czerwonego czegoś. Ja jako dziecko wypytywałem, co to jest, a to są nawozy, ale to czemu nie na polu, tylko na tej stercie. A kto by teraz siewał? Obornik jest najlepszy już. I rzeczywiście tak było, że obornik królował, że nie było środków do zwalczania owadów. I dzisiaj przyznam Państwu, te realia, które nas otaczają w tej chwili, są dla mnie takie szokujące. Bo jak sąsiad, bo ja mieszkam na wsi, wieś kocham, lubię i na wsi mieszkam. I jak sąsiad popryska swoje pole, to kwiaty w ogródku u mojej żony niestety zmieniają kolor na żółty. Mało tego, drzewa, nawet duże drzewa, lipy zmieniają kolor liści na żółty. Nie da się wyjść z domu, bo to wszystko, mówiąc wprost, śmierci. Jak jakiś rolnik wrzucił opakowanie po tych środkach ochrony roślin, booster, ale nie wypłukane, do strumyka, to zaczęły wypływać do góry brzuchami. To, co w tej chwili nas otacza, ja nie pamiętam, żeby w dawnych czasach ktoś zboże pryskał. W tej chwili kilka razy. Sady to się zawsze mówiło, o to pryskamy nawet parę razy w roku. W tej chwili to jest, nie wiem, ze 40 razy. My jemy olbrzymie ilości sztucznych, niezdrowych, nieprzyjaznych dla naszego organizmu rzeczy, czy wdychając powietrze, czy jedząc w postaci produktów, które rolnictwo wyprodukuje. I to jest fakt. I to jest fakt. Można powiedzieć, no dobra, ale jakie były wtedy plony z hektara, a jakie są dzisiaj? Tak, większe. Dzisiaj zysk się liczy. Ale nie nasze zdrowie, nie nasze samopoczucie,
nie natura, tylko zysk. Zysk jest najważniejszy. I proszę Państwa, jak czytam program tego seminarium, to widzę, że zaczynają być zielone światełka, żeby palić, że jednak powrót do natury, że zielony ład, że ekologiczne rolnictwo, że nawozy to są, to jest zło, to wszystko zaczyna powoli, powoli pojawiać się w naszej przestrzeni. Obyśmy w mądry sposób zachowywali się i nie niszczyli nas samych. I dzisiejsze seminarium temu ma służyć. Żebyście Państwo poznali nowe sposoby, żebyście poznali nowe myśli w rolnictwie, żebyście poznali też Państwo nowe trendy i to, że to, co nas otacza, ekologia, to są rzeczy, które są niesłychanie istotne, niesłychanie ważne. To, co myjemy, to jest niesłychanie istotne, niesłychanie ważne. Mam nadzieję i życzę Państwu i prelegentom udanych wystąpień, i Państwu w danej dyskusji, i nam wszystkim, żeby te dobre pomysły obróciły się na przyszłość w coś dobrego, zdrowego, żeby się rolnictwo zdrowo rozwijało. Dzisiejsze spotkanie jest to spotkanie w ramach seminarium naukowego pod tytułem Przyjazne dla środowiska innowacje w rolnictwie i ogrodnictwie. Jest mi niezmiernie miło, że taka inicjatywa jest organizowana, że seminarium jest organizowane w uczelni. Jest to zasługa Zakładu Rolnictwa. Pani doktor inżynier Alicja Baranowska koordynowała pracę, jednak jest to praca całego zespołu pracowników Zakładu Rolnictwa. Seminaria często są organizowane, natomiast Zakład Rolnictwa tutaj przoduje. Sama tematyka zagadnienia rolnictwo, ogrodnictwo jest w naszym regionie bardzo powszechne i myślę, że i otoczenie społeczno-gospodarcze, i studenci, ale również i uczniowie szkół średnich bardzo tego potrzebują. Dzisiaj między innymi wśród słuchaczy uczniowie z Leśnej Podlaskiej i Jabłonia. Jabłonia, tak. Jest to zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej oraz zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. Wśród prelegentów są bardzo zacne osoby i tutaj, jeśli mogę z nazwiska wymienić, pan doktor Mirosław Korzeniowski ze Stowarzyszenia Agroekoton i zaprezentował nam wykład pod tytułem Europejski Zielony Ład – szansą na rozwój polskiego rolnictwa. Studenci nasi to są osoby, które już pracują, mają swoje gospodarstwa i myślę, że sam temat jest dla nich interesujący, ale jednocześnie jest to temat, który każdy powinien znać. Także nie tylko z uwagi na to słuchają tego uczniowie i studenci, czy słuchacze szkół, że jest to interesujące, ale właśnie z uwagi też na to, że jest to temat, który jest takiego obowiązkowy w chwili obecnej, ponieważ no, w Polsce Europejski Zielony Ład jest to zagadnienie, które jest powszechne, jest to zagadnienie, które jest w tym momencie konieczne do zapoznania się z nim. Kolejny prelegenci to pani magister inżynier Ewelina Narajek-Babula. Jest to jednocześnie nasz nauczyciel akademicki. Zaprezentuje wykład pod tytułem Odmiana jako efekt pracy hodowców. Jaki wybór odpowiedniej odmiany może mieć wpływ na wielkość plonów? Jest to zagadnienie, którym się pani magister naukowo również zajmuje, także myślę, że tutaj ma ogromne doświadczenie. Jest to również nasz praktyk, czy pracuje w tym zawodzie i myślę, że odmiany jako efekt pracy hodowców to tutaj będzie szczegółowo omówione przez panią magister. Również zachęcam do wysłuchania. Myślę, że na ten temat szerzej powiedziałaby coś pani magister, pani doktor, tak? Natomiast wiem, że takie prace są prowadzone. Uczelnia bardzo wspiera naszych pracowników w grantach badawczych, także każdy pracownik może z takich grantów korzystać, dostaje środki, finansowanie na to i no, myślę, że tutaj pracownicy Zakładu Rolnictwa bardzo chętnie to wykorzystują. Mają swoje tak zwane poletka, gdzie mogą... Tak, poletka doświadczalne, gdzie mogą te odmiany krzyżówki sobie wyhodować, a później opisują wyniki badań, jakie otrzymują. Trzeci prelegent jest to pan doktor Marcin Wieremczuk. Nowe technologie w optymalizacji nawożenia roślin. I tutaj ten temat jest mi już trochę bardziej bliski, trochę technologicznie. Ja jako informatyk, to tutaj mnie interesuje i technologie, i innowacje, i optymalizacja, więc chętnie również wysłucham. Zastosowanie innowacji, technologii, optymalizacji w rolnictwie to jest teraz taka podstawa i taki nowoczesny wizerunek rolnika. Nie ma już chyba innych gospodarstw niż te, które właśnie stosują innowacje i technologie w rolnictwie. Czyli komputer u rolnika to już podstawa również? Zdecydowanie tak, nawet laptop. Tablet i smartfon musi być zawsze tak. Celem konferencji jest integrowanie otoczenia społeczno-gospodarczego z uczelnią,
zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami, z nowoczesnymi zagadnieniami, tak jak Zielony Ład. I myślę, że tak jak do tej pory mamy bardzo dobry kontakt z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tak dzisiejsze seminarium też to pokazuje. Ogromna frekwencja i szkoły, i przedsiębiorcy, i wójtowie, i przedstawiciele biur, urzędów, władze uczelni. Myślę, że wszyscy tutaj, jak się integrujemy, pokazujemy, że jest to dla nas istotne. I mam nadzieję, że takie seminaria będą dalej organizowane. To serdecznie polecam, bardzo dziękuję dla zakładu. Nasz region, nasza Lubelszczyzna tutaj, nasz region przoduje w tym. To wszystko, co możemy zauważyć, jadąc nawet codziennie do pracy, kiedy też przejeżdżam obok pól, widzę, jakie są co roku nowości. Te pola kukurydzy też obserwuję, także myślę, że na naszym obszarze jest to bardzo popularne i zdecydowanie widać technologie, innowacje. Że tematy tego seminarium są świetnie dobrane. No, w moim odczuciu doskonale dobrane, trafione, nie tylko ze względu na wdrażanie Zielonego Ładu popieranego przez Unię Europejską i także w Polsce cenionego. Ja bym tutaj dołożył dużo więcej, dlatego że rolnictwo bardzo się zmieniło. Niegdyś uważano, że najważniejszym celem rolnictwa jest produkcja dużej ilości żywności, czyli uzyskiwanie bardzo wysokich plonów. Chodziło o wyżywienie ludzkości. Tak, chodziło o żywienie ludzkości i nadal te cele mają duże znaczenie. Natomiast od wielu lat już pojawiają się zupełnie nowe sposoby pojmowania rolnictwa. Pojawiają się pojęcia typu rolnictwo ekologiczne, typu rolnictwo zrównoważone, a aktualnie chyba największe znaczenie ma określenie tak zwane rolnictwo precyzyjne, o czym zaczyna się coraz bardziej mówić, najwięcej badań na ten temat idzie. O co chodzi z tym rolnictwem precyzyjnym? Otóż o to chodzi, aby uzyskiwać wysokie plony przy stosowaniu minimalnych środków chemicznych wsparcia rolnictwa. Czyli jeżeli stosujemy nawozy mineralne, to żeby one w 100% były wykorzystywane na wzrost roślin, a nie obciążały środowiska. Tak? Jeżeli stosujemy środki ochrony roślin, to trzeba je podawać na tyle precyzyjne, żeby w całości służyły ochronie roślin, a nie obciążały środowisko. Z tym właśnie będziemy mieli duży problem, dlatego że tutaj potrzebne są zupełnie nowe technologie do zastosowania w rolnictwie, nowe techniki, nowe sposoby. Część z nich już została opracowana, są metody, są techniki, są sposoby ich wdrażania. Nad innymi ciągle nauka pracuje jeszcze, także dużo przed nami, bo z produkcji żywności świat zrezygnować nie może. Liczba ludności wzrasta w potężnym tempie. W tej chwili mamy na Ziemi blisko 8 miliardów ludności. To jest gigantyczna ilość, niewyobrażalna wręcz. Mało tego, każdy człowiek wymaga coraz więcej dóbr, które muszą być wytwarzane. Na przykład nie jesteśmy w stanie obyć się dzisiaj bez smartfona, a wydawałoby się, że można bez tego żyć. Więc to znacznie obciąża środowisko. Produkcja tych wszystkich dóbr jest bardzo energochłonna, bardzo kosztochłonna i zużywająca wiele zasobów. Ale mówiąc o rolnictwie, to oprócz wpływu na środowisko, które staramy się ograniczyć, stosując właśnie to rolnictwo precyzyjne, to w grę wchodzi jeszcze kwestia produkcji tak zwanej bezpiecznej żywności. Coraz większego znaczenia nabiera to, abyśmy mogli oddychać czystym powietrzem, abyśmy mogli pić czystą wodę i abyśmy mogli zjadać bezpieczną, zdrową, zdrowe to złe określenie, ale bezpieczną dla człowieka, pełnowartościową i bezpieczną pod względem zdrowotnym. Problem edukacji uważam za jeden z najważniejszych problemów. Około rok temu miałem przyjemność wygłosić na Kongresie Zootechniki Polski taki referat o ekologicznej produkcji zwierzęcej, o edukacji ekologicznej przede wszystkim. My ciągle nie stawiamy na edukację. No, na poziomie studiów wyższych, na niemalże wszystkich kierunkach są przedmioty, moduły z zakresu ochrony środowiska, z zakresu bezpieczeństwa żywności. Mało tego, mamy
kierunki studiów nazywające się ochrona środowiska, jest ich całkiem sporo w Polsce, ale jeżeli idzie o tak zwaną edukację masową, no to z tym jest niestety dużo słabiej. Tymczasem o znaczeniu bezpieczeństwa ze żywności, zdrowej żywności, o znaczeniu wpływu na środowisko, o znaczeniu czystości tego naszego środowiska trzeba przekonywać dzieci już w przedszkolu. Tak, już w przedszkolu dziecko powinno wiedzieć, że rzucając resztki pożywienia zanieczyszcza środowisko, wyrzucając śmieci zanieczyszcza środowisko. Marnowanie żywności to jest negatywny wpływ na środowisko. Nie segregując odpadów przyczyniamy się do obciążenia środowiska. I to w zasadzie powinno funkcjonować już od najmłodszych lat, stąd znaczenie edukacji ekologicznej, które praktycznie powinno być na każdym poziomie i także po ukończeniu procesu kształcenia w formie różnego rodzaju i dokształcania, i promocji, i popularyzacji także wdrażane.